Państwa, 14 września 2015 roku we Wrocławiu. Przed mopsem jesteśmy. Mops jest rozbity na kilka miejsc. Trudno było naprawdę znaleźć w internecie. Tu ma wyposażony taki odnowiony, 5-piętrowy budynek. Właśnie na 5 piętro ja muszę się udać. Taką informację w piątek otrzymałam. No niestety, dla mnie jest to bardzo, bardzo przykry dzień, bo proszę Państwa, po 20 paru latach powrotu do ojczyzny, wejście boczne, bo będziemy wchodzić do niego, jestem zmuszona udać się do MOPS-u, szukając pomocy dla dziecka, dla dzieci moich. Jestem samotnie wychowującą matką od kilkunastu lat. Mam dwie córki, chora na nowotwór, od 2 lat leczona tu we Wrocławiu, zameldowana jako bezrobotna od kilku lat w Urzędzie Pracy i w maju 2014 roku złożyłam wniosek do ZUS o rentę chorobową. Przez rok trwała przepychanka i prezes ZUS na najwyższej instancji odmówił mi przyznania jakichkolwiek świadczeń rentowych. Przez rok prawie przepchali mnie przez wszystkie instancje, żeby mi odmówić jakiejkolwiek pomocy. Zarówno Urząd Pracy, jak i ZUS, więc pozostaje mi na razie wniosek o stypendium szkolne, przynajmniej dla tej młodszej córki. Zobaczymy, jak to dzisiaj tutaj pójdzie. Straszne czasy mi stały.